Jaka ja jestem szybka, normalnie jak rakieta, słuchajcie. Znalazłam, słuchajcie, jakieś trzy kredeczki plus jakieś takie jeszcze produkty, ale to chyba będzie za różowe, coś mi się wydaje. I to chyba ostatnio miałam. Czy ty jesteś takim różowym, czy nudziakowym? Taki, no nie, też jest ładny i to jest Bel. W ogóle Bel się bardzo wyrobiło, słuchajcie. Bel ma teraz tak fajne produkty, że głowa mała, no. Dalej, kolejną mam, muszę ją tylko natemperować i to jest Natural Collection i to jest też taka kredeczka fajna, bardzo fajna. To jest to drugie, na pewno widzicie, nie wiem jak tutaj kolorki, czy nie są przekłamane, więc to jest drugi kolorek. Trzecia to jest właśnie Eveline Cosmetics i to jest ta 17 Warm Nude, ale znowu widzę, że muszę, o i to jest taki nudziak, to już jest taki coś ciemniejsze, bardziej w brąz, nie wiem czy dla mnie. I Eveline, o nie, to nie jest ta. I to jest 12, i to jest pink. To nie. To pink chyba raczej nie. I teraz zgłupiałam. I tu jeszcze mam jedną, czekajcie. Na pink na pewno nie. A tu mam Maybelline Color Sensational i to jest kolorek 50, Dusty Rose. I chyba to było to. I chyba to chciałam użyć. Tak? Czy nie? No i zgłupiałam. Najbardziej mi się podoba ta pierwsza, znaczy ta, tutaj, ten chyba Bel. Zobaczmy. Chociaż, może to może być. No jest delikatnie ciemniejsza od moich ust. Chcę już takich pełnych ust, słuchajcie. Zastanawiam się, jak te dziewczyny, słuchajcie, które robią te usta, one nie widzą, że to już jest przesada. Wczoraj, słuchajcie, wam właśnie wstawiłam na Instagramie tę ekipę z Newcastle. No tam to przecież to jest tragedia. Ja nie wiem, dziewczyny, dla mnie to jest tragedia. Jak można sobie robić tak, dmuchać te usta? Przecież to wygląda tak nienaturalnie, tak sztucznie, tak nieładnie przy tym, że ja nie wiem, co jest w głowach tych osób, które widzą się w lusterku i czy one nie widzą, na przykład, ja nie wiem, co się widzi w tym momencie, jak to naprawdę odstaje od takiej normalności. No ja wiem, że każda teraz powie, bo ja takie chciałam, bo ja takie lubię, bo o to mi chodziło, ja wiem. Idzie i wymaga i płaci za to, więc no wiadomo, że jakiś efekt chce. Ale kurczę, to no dajcie znać, co wy myślicie, w ogóle może zróbmy sobie taki właśnie, kiedy to już jest przesada. Taki filmik, chyba zrobimy sobie taki live, bo mam ochotę z wami pogadać i dowiedzieć się, co wy o tym myślicie. Ja uważam, że ja nie wiem, teraz jak mam tą konturówkę, to ja już bym tych ust nie powiększała, bo jak ja je powiększę, to będzie w ogóle, ja nie wiem, co to będzie. Dzisiaj mi się one wydają idealne. No, także ja się jeszcze zastanowię, ja nie wiem. Damy sobie błyszczyk, co? Czy chcecie mat? Znowu mi nie podpowiecie teraz. Czekoladę tą matową? Ostatnio co zrobiliśmy? Eveline'a któregoś. Czekolada. Sprawdźmy. Co to będzie? Czy będzie dobrze? Okej, jak widzicie, tak wyglądają teraz usta. No i widzicie, to mnie denerwuje. Oto. I ja nie wiem, czy ja mam po prostu, słuchajcie, jakieś za... Czy to jest kwestia moich ust, że one są jakieś nie tege? Dam sobie błyszczyk. No muszę. I tyle, o ile u mnie, słuchajcie, maty jakoś tak się nie spisują. Ja wolę się w błyszczykach i w ogóle, to ja nie wiem, to u innych mi się to naprawdę podoba. U mnie to nie działa. Ten efekt mi się podoba. A chociaż ten pod spodem może, bo za dużo się tu zadziało, słuchajcie. Ale dobra. Już nie będę nic nazywać i nie będę nic poprawiać. Po prostu tak zostawię. I co? No i teraz sobie zrobimy oko. Jeżeli chodzi o oko, to znowu chyba tą paletkę sobie użyjemy co wczoraj. Nie chce mi się sięgać po nic nowego, chociaż z drugiej strony ciągle to samo. A co na oko? Może coś nowego, poczekajcie.
Okidoki, ja już wróciłam, wybrałam Revolution Kissu przy współpracy. Oczywiście to jest paletka, jaką ja dostałam od Asieńki, którą serdecznie pozdrawiam. Jak mnie kochana oglądasz, to Cię pozdrawiam. Użyję właśnie dzisiaj tej paleteczki. Tak mi serce podpowiedziało, dobrze, że wstałam. Okej, pędzelki mam jeszcze z wczoraj. Jakby ktoś pytał, przygotowane leżą, po prostu tutaj jeszcze nie odłożyłam. No i jedziemy. Najpierw wybierzemy sobie coś bazowego, coś bardzo jasnego, i to jest 1991. To jest taki bardzo jasny. Oj, osypuje się, ale fajny kolor, jasny. Taki wręcz mleczny, bym powiedziała. On jest chyba nawet, nie wiem, czy nie jest lekko. Czy to jest coś matem? Nie, to jest matowy. Taki jasny. Czekajcie, tutaj gdzieś mam chusteczkę na specjalne okazje. Okej. Ja go sobie dam spokojnie na całą powiekę, aż pod łuk brwiowy. Będę musiała jeszcze chyba się wybrać, słuchajcie, do tego, do Azdy, dlatego że Łukasz prosił mnie, żebym mu właśnie jakieś woski przywiozła, ale tutaj nigdzie nie ma Yankee Candle. Ja też w Edynburgu nie widziałam, musiałabym gdzieś nie wiadomo gdzie jechać. Dziwię się, bo w Anglii po prostu są one na każdym kroku, no a tu niestety nie tak łatwo. Okej. Dajemy sobie go tutaj na całą powiekę. Fajny, jasny taki. Powiem wam, że nawet na całą właśnie taką powiekę fajnie to wygląda. Piszecie mi tu jakieś wiadomości. Odpiszę wam po live'ie, bo na pewno nie wiecie, że nagrywam, bo nawet nie zdążyłam uprzedzić na Insta. Tak, po prostu siadłam i zaczęłam nagrywać vloga. Uznałam, żebyście miały co oglądać, by tego rozdzielać. I będziecie miały co oglądać po prostu, jak mnie nie będzie. Ale będziecie i tak miały kontakt ze mną, bo planuję nagrywać live'y. Więc i tak będziecie wiedziały, że te filmiki, które wam dodam, będą sprzed wyjazdu. Najzwyczajniej. Ale mam nadzieję, że i tak będzie dobrze. Teraz kółki dół. I to jest taki, zobaczymy, jak on się tutaj spisze. Bardzo, bardzo tak, dość słabo są napigmentowane, ogólnie mówiąc. Bo tak wam powiem, macam ten pędzel, macam w tym i macam. Maczam, nie macam. Okej, bardzo delikatny. A to jest taki cień. Ale z drugiej strony jest taki cielisty, więc siłą rzeczy, no jak może być aż tak bardzo widoczny. Okej, na załamaniu. Teraz sobie zmieniam pędzelek i zaaplikuję sobie ten Cut chyba Lady, albo nie, October. Na taki cień mam ochotę. Oj, ten jest mocny, trzeba uważać chyba. Oj, tak, to już jest dziewczyny. Zobaczcie, jaki to już jest pigment. Tu już zaszalałam, ale spoko. To jest taki, nie wiem, co to za kolor. Taki trochę ceglasty. Ja go kładę sobie tutaj nad załamanie, na całość praktycznie, na całą szerokość. Okej, i myślę, że ten taki świecący bym sobie chciała położyć bardzo. Słuchajcie, o ten taki mnie korci. Bardzo ładny jest ten cień i chciałabym go położyć tu i tak myślę, czy zrobię to. No nie trzeba chyba bazy, słuchajcie, zobaczcie. Chyba nie potrzebujemy bazy. Chcę go położyć sobie tutaj na powiekę, ale nie chcę wyjechać paluchem za daleko. Taki jesienny w sumie, nie wiem czemu tak mnie coś dzisiaj skorciło. Nie wiem, mam nadzieję, że to widać. Taki rudy, to jest taki rudy kolor. On by się świetnie wkomponował w makijażu Karoli, tam gdzie właśnie robiła wam piękną metamorfozę z rudymi włosami. I tam właśnie widzę takie oko. Nie zielone, tylko właśnie takie. Ja wiem, że tam był no, St. Patrick Day, ale pomarańczą zaszalała. Nawet usta mi się wkomponowały, słuchajcie. Dobra, teraz biorę ten znowu cookie. I troszeczkę muszę rozjaśnić, bo nieco wyszło mi tutaj za ciemno. Aż tak ciemno bardzo nie chcę. Niech zostanie sobie ta ruchoma powieka, ale tutaj niech będzie jaśniej. Okej, mam nadzieję, że to widać. Nie wiem, jak to widać na żywo, zawsze u mnie lepiej. Ja nie umiem pokazywać wam oczu. Nie mam aż takich, wiecie, sprzętów do tego przystosowanych. Okej, teraz coś bym chciała na dolną powiekę i myślę, że to będzie właśnie ten oktober. Patrzcie, ale zobaczcie, ja wam dopiero co mówiłam o tym, że to jest taka jesienna w sumie paletka i używam cienia, który się nazywa October. Blondie, nie? Po prostu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Bardzo mi się podoba góra, dół. Wiecie, czego mi brakuje? Właśnie o to chyba dam. Ten Gryffindor, nie wiem, cokolwiek to znaczy. To jest taki
żółtawy, taka żółć troszeczkę. No, muszę sobie spryskać palce, bo inaczej nie wytrę ręki z tych cieni. Dobrze, że mam tutaj chusteczki przygotowane. Nie wiem, czy takim ostrym pędzelkiem, ale tutaj mi się chce żółci tak, o. Może nie tym, może troszeczkę delikatniutko, wiecie. O, tak rozetrę sobie. Dobra, ja go widzę. Mam nadzieję, że wy też. Teraz dajmy sobie taki jakiś Ivy może, od Ivy Parku. Tutaj w kącik oka dla rozjaśnienia. Super. Wiecie co? Powiem wam, że ten podkład, nie wiem, ale tyłka nie urywa. No, u mnie na mojej skórze on się zachowuje jak praktycznie większość podkładów. Nie wiem. Nie wiem. Dobra, teraz dajmy sobie rozświetlenie. Mamy tutaj dwa rozświetlacze i to są takie rozświetlacze. I może prędzej w ten tutaj byśmy poszli. I to też trzeba zrobić chyba bardzo delikatnie, bo mam wrażenie, że to są dość mocno napigmentowane te rozświetlacze. Użyję pędzelek mój ulubiony. No i właśnie użyjemy tego. Tego. Boję się aż, bo on jest tak dziwnie zmielony. I nie wiem, czy nie będzie dla mnie za mocny. No ale sprawdźmy. Oczywiście jeszcze. No już go widzę. Już go widzę. Tu mi się coś mi się jakoś dziwnie ten podkład zaaplikował. Dobra, dajmy sobie tego rozświetlenia. To jest takie nie moje. To nie jest takie miałkie rozświetlenie. Nie jest tak fajnie zmielone. Jakoś tak nie do końca mi ta formuła tutaj odpowiada. Na pewno to jest coś dla dziewczyn, które kochają rozświetlenia i myślę, że tutaj na przykład kitulec by się wkomponowała idealnie, a dla mnie jednak jest ono takie za. Bo takie wiecie, za jak dotykacie nawet, to jest takie trochę przychamskawe. Wiecie, o co mi chodzi na pewno. Te, które się malują, to wiecie, co mam na myśli. Nie, że jest zły, tylko jest taka nie dla mnie do końca formuła. Ja wolę delikatniejszą. Bardziej taką zmieloną niż taką kremową. To jest taka prawie jak kremowa, słuchajcie, ale ładny daje efekt. Efekt naprawdę daje ładny. Dajmy sobie na Cupidyna. Na Cupidyna musi być. Nie wiem, koniecznie, nie wiem, czy dobrze, że robię to pędzelkiem. O. Tak będzie chyba bezpieczniej. I ja myślę, że wystarczy. Jeszcze tylko ociupineczka, ale to ociupineczka tego najjaśniejszego 1991. I znowu tak rozjaśnię sobie tutaj to wszystko. Nie chcę mieć ciemnego makijażu, chociaż i tak on już mi wyszedł taki dość ciemnawy. Więc troszeczkę jeszcze go rozjaśnię. Super. Dokładnie właśnie tak. Dobra. Mam nadzieję, że Wam się podoba tak samo jak i mnie. Nie wiem, jak to widzicie w kamerze. Jest cudownie. Użyłam tej paletki Kisu z Revolution. Dobra, gdzieś tu miałam, jest pudełeczko. Chowam. Gdzieś tu się umazałam chyba. Odkładam to. Teraz oczywiście musimy sobie troszeczkę wykonturować mój nos. O ciupinkę. Zmniejszymy go nawet odrobinkę. Nie wiem, jak się to robi. Nie wiem, czy to robię dobrze, czy robię źle, ale chcę go delikatnie zminimalizować, że tak się wyrażę. Także mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Dobrze, jest ok. Teraz dolne rzęsy. Dolne rzęsy maluję tylko tuszem. Tusz wybrałam sobie Too Faced Better Than Sex. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo to jest dość duża, gruba szczoteczka. Dobrze. I jedyne, co nam zostaje, to przypudrować sobie okolice pod okiem. I do tego posłużę się znowu moją gąbeczką. I nakładam ten loose powder. Banana to był? Tak, banana. Loose powder od Vibo. O, aplikuję go sobie dosłownie tutaj. Jak na razie widzicie, że jest biało pod oczami. Niech on sobie tam chwilę nie będzie. I zaraz to omietę. A omietę to moją taką szczotą. O, nie wiem w którą stronę, czy od wewnątrz do zewnątrz. Możecie mi oczywiście pisać wszelkiego rodzaju uwagi. Ale omiecione. Teren zmiotłam. No i to, co mi zostało na pędzelku, to oczywiście mi się gdzieś tutaj fajnie rozłoży na twarz.
w okolice, gdzie nie chcę, żeby mi się świeciły. Ja myślę, że to wystarczy. Tak by wyglądał chyba mój makijaż. Usta są, nie ma tylko, nie, rozświetlacz jest, bronzera nie ma, ale to nic. Tu i tak nie ma w paletce bronzera, są tylko rozświetlacze, także to powinno wystarczyć. Jedyne, czego jeszcze tutaj brakuje, to to brwi. I gdzieś tu miałam, gdzie ty jesteś, szczoteczko? Miałam taki pędzelek specjalny do tego, jeszcze wczoraj. Jeszcze wczoraj tu byłeś. Może być ten, może nie być ten. Pierwszy, lepszy. Pamiętam tylko, że podobno miał włosie, więc może być ten. Essence Eyebrow Gel. Nie wiem, czy nie był właśnie od Moni mojej. 02 Blond. Naprawdę fajna pomada. Wow. Normalnie mi się podoba. Dobra. I co? I ociupinkę może rozświetlimy nosek. Ociupineczkę. Nie chcemy go wydłużyć. Widzicie? Jest troszeczkę. No i może tak. Chociaż to jest do strobingu. Dajmy tak ociupineczkę tu, o. Niedużo. Troszeczkę. Ok. No już się tutaj ciężej nam to blenduje. Już nie jest takie łatwe. Dobra, wystarczy. Taki rozświetlający, fajny, codzienny makijaż. Czekajcie, rozpuszczę tylko te kłaki moje. Z ustami nam nie pykło, ale jakoś uratowaliśmy sytuację. O, no i taki makijaż, mam nadzieję, że Wam się spodoba. To jest sam raz makijaż, słuchajcie, lub do pakowania się na wakacje. No, no bo ja ci nigdzie nie wychodzę, ale chciało mi się czegoś takiego właśnie. Właśnie czegoś takiego mi się chciało, ja nie wiem dlaczego, ale tu mi się strasznie, widzicie, coś w te włoski, ten podkład tak dziwnie. O, tu mi się tak zbiera, tu gdzie są włosy, on mi się po prostu roluje. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego, dajcie znać, może Wy będziecie wiedziały. Ale tu mi się nieładnie zebrało, koło właśnie, widzicie? Tu mi się kruszy on po prostu, o, i się roluje. I nie wiem dlaczego, nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam. Zmoczę sobie jeszcze i tak mokrym przejadę. Powinno się wtedy fajnie jakoś tak lepiej wtopić. Ale coś tu się zadziało. Coś mi się tutaj właśnie nie podoba. No, także ja kończę na tą chwilę, bo to będzie bardzo, bardzo długi vlog, długa część z makijażu, a to przecież nie jest tylko makijaż, tylko cały vlog, także ja być może przyjdę do Was jeszcze z takim króciutkim live'em, zobaczymy. Tak czy siak biorę się za składanie jeszcze filmów, no i będę się do Was jeszcze odzywać co chwilę i później właśnie się jeszcze popakujemy, pokażę Wam, co mniej więcej planuję zabrać, jak to robię, otworzymy szafę i będziemy sobie wybierać wszystkie za i przeciw, także do usłyszenia.